Słuchaj, wysypał mi się haker, man. Nie wiadomo gdzie jest, po prostu się gdzieś zgubił. Masz może jakiegoś hakera na wypożyczenie? Znasz kogoś, kto by chciał się podjąć takiej to fajnej roboty? Chciałem napaść na flagkę, nic tego nie robiłem. Nas jest dwóch po prostu, potrzebujemy jakiegoś trzeciego hakermana. Trójki, trzy osoby? To ja tam nie jadę. A co, źle? Plan świecki, ja myślałem nad tym, żeby spróbować do więzienia. Na pewno nie będą mnie gonili na to więzienie. Albo gracie w pięciu, albo jesteście frajery, krótka piła. A, frajery, ty poważ na swoją brodę, ty. Dobra. Jak dewadziak jakiś rozsady, człowieku, co ty robisz? No. Dobra, jedziemy po motocykle. Jeszcze oni siedzą na pizzerniku. I dwie fury ich obstawiają. Co, tych idiotów? Dla mnie ta zielona fura to jest kurwa i oni w środku są. A co jakbyśmy im tam wypili Mołotowa? A ja mam akurat przy albo jeszcze lepiej, Dima, wypalisz bombę. Nie wiadomo, ta zielona jest kurwa pewna, bo to jest kurwa Zain, a reszta kurwa wiem czym jeździ. Jedziesz zielona, dobra, wpierdamy się w to. Możemy k***a wejść w normalny konflikt, ale jak będziecie k***a bronić tej d***ki, to nie będzie normalnie. Żółw. Nie broń tej k***y. Ona dotknęła mi mamusi. Siemanko, teściu! Posłuchaj, mam sprawę! Nie stój, teściek, wielarz, uspokój się. Słuchaj, sprawę mam, bo ty jesteś taki obrotny chłopak i znasz pewnie tutaj dużo różnych osobistości. Na co chcesz zrobić skok, bo już widzę te twoje tweety. Słuchaj, wysypał mi się haker, man. Nie wiadomo, gdzie jest, po prostu się gdzieś zgubił. Masz po prostu jakiegoś hakera na wypożyczenie? Znasz kogoś, kto by chciał się podjąć takiej to fajnej roboty? Jaka robota? Chciałem napaść na flekę, nic tego nie robiłem. Na flekę? Tak, to chyba na giocha, tak? Czy to się zgadza na giocha? No tak, ale tam to nie potrzebujesz hakermana, tylko kogoś, kto ma powyżej 12 IQ. Słuchaj, moje IQ jest na poziomie... Nie wiem, ilu, bo nie umiem liczyć. Nas jest dwóch po prostu, potrzebujemy jakiegoś trzeciego hakermana. Takiego kogoś, kto na pewno zrobi to. Chcecie, wy chcecie we dwójkę tam jechać? Trójki, trzy osoby? No ja tam nie jadę. A co, źle? Policja wam tam się słotem, k***a. Dobra, ja bym ci dał hakermana, ale jest mi potrzebny na 22 na mecz, k***a. Z tobą to on pójdzie siedzieć. Na 22 mam jakiegoś mecza? Znaczy ja mam. Nie wiem, wy masz mecze. My mamy mecze z bandą. To lipka, no dobra, będę szukał w takim razie, będę szukał. Dobra. Ale przyjadę po kibicować teraz, nie? Jasne. Dobra, jedziemy na szwalnię. Szwalnię? Tak. Nie gdzie oni są. Może jeszcze nie przyjechali. Dobra. Kto jest ten haker? Ten bez koszulki. I co tak, to jest haker. Dajemy wam naszego najlepszego hakera, księdza. Jestem zajebistym hakerem, to ja. Księdza? Kto jest tym hakerem? Kto to haker ma? Księdzu, bez koszulki. 100 na 100 haków zrobione, klepki wciągane. Chyba mówię, że... Po miliony. A masz jakieś tego, masz jakieś CV hakerskie albo cokolwiek? Nie, ale masz... Dobra, tam masz te CV, k***a, to jest najlepszy haker w mieście, k***a, człowieku. Właśnie, to jest najlepszy. Jest top of the top, k***a. Popatrz na jego k***a włosy. Dobra, k***a, ale teraz umiesz? Chyba domyślić plan świecki. Ja myślałem nad tym, żeby sp***ć więzienie. Na pewno nie będą mnie gonili na to więzienie. Jak sp***ćmy do więzienia i się ukryjemy tam... Słyszałeś? Idealna ucieczka. Księdzu. Do więzienia. Mamy drugiego takiego zajebistego hakera. Blueface się nazywa, stary. On to jest dopiero lepszy k***a. Nie wszystkiego uczył, krok od kroku. Mówię, taki k***a siwe włosy. Dara ci dam numer, przezwań do niego, powiem, że ten, czy potrzebujesz hakermana i dużo płacisz. A to czekaj, to hakermana nie ma, to fajnie. No jest, a on jest jeszcze lepszy. Chyba, że damy mu Blueface'a, no. O, przy mnie to jest dopiero k***a. Wy mnie nie chcecie wyznać na jakieś malowce? Nie, słuchajcie, nie. Chcę zarobić kasę, planuję otworzyć nowy biznes, myślę. Jaki? Vanille. Znaczy, biznes już jeszcze zastanowię, ale wiem jak pozyskiwać jedzenie, na przykład kebaba. Wiesz, jest kebab duży procent bezdomnych. Po prostu trzeba się ich pozbyć. Ja bym porwał, wziął na rzeźnię, poprzerabiał na mięso i zrobił jakiś kebab z mięsa. Dobra, mogę ci coś pokazać, jak chcesz. Kula mocy z góra. Co takiego? Pokażę ci królestwo Meneli. Co? Naprawdę? Tak, mają własną twierdzę. Ja chcę. Dobra, chłopaki, chodźcie, pokażę wam wszystkim. Ale tam są jeszcze ludzie na dole od napadu. Tak, no spokojnie, zaraz dogadacie napad, k***a. Jak chcesz robić mielonkę z Meneli, to zaraz ci pokażę gdzie. Elo. Cześć, haker. Co ty się od... A to właśnie, to jest najlepszy haker. Tak, to czyli mamy jechać za wami, tak? Czy gdzie? Tak, dokładnie. Co ty się od... A, zaraz zobaczysz. Nieważne. No słyszałeś, on tu kiedyś mieszkał. I gdzie mieszkałeś? No tam, w tym buszu mieszkałem kiedyś, robiłem jedynie te story. Ta, to jest twierdza Meneli, k***a.
własne, ma nawet mury. Miasto Medeli. Ale słuchaj, nie mogłoby się federalne dowiedzieć o tym, że Medele znikają z miasta. Ich trzeba by było przerwać na jakimś peronie szóstym. Peron szósty znajduje się w kanałach. To jest taka opuszczona stacja, która jest nieaktywna. Z niej można by było zrobić w lęgarni Medeli. Likwidację Medeli. Słuchaj, nie dość, żeby było 300 na ulicach Losa, to jeszcze by była knajpa. Po taniości, najtańszy kawał w mieście. Na pewno każdy by to kupował. Każdy po imprezie by tam poszedł. Losowego kobał. No dobra, no słuchaj, ale to gdzie ty chcesz ich pomielić? A co jeżeli w ogóle bym przyjął nogi ksiądz Luis z tego kebaba? Jeszcze raz? Co? To jest taki tutaj influencer. Po całym Losowo zjeść nie testuje kebaby. No musisz zamówić sobie jakiegoś influencera, który testuje kebaba i tyle, i go opłacić, żeby powiedział, że zajebisty, że jest piwka. No dobra. No, możemy ci wynająć księdza albo Blueface'a na hakera, który ci lepiej brzmi? On brzmi lepiej. No nie wiem, który to jest Blueface, który to jest... Nie, Blueface brzmi, no, ten w kasku po mojej prawej. Weźcie księdza, on jest nie, lepszy. Nie, weźcie Blueface'a. Księdzu, my w ciebie wierzymy w ciebie, księdzu. Księdzu, słuchaj, mi się wydaje, że wybieram ciebie do mojego składu dzisiejszego. Nie, ja mi się wydaje, że Wolfa właśnie dzisiaj. Słuchaj, stworzymy razem super drużynę. Mi się wydaje, że trzeba iść do Jacoba, bo kurwa księdza na mecz potrzebujemy. No, Jacob, właśnie, jest jeszcze jeden taki do... Jacob Mondrala, on jest mega mądry. A jest Jacob na mieście? Dobra, księdzu, ty pójdź do naszego składu. Nie, weźmy Jacob to też jest księdzu, bo się nie utożsamia z tym. Dobra, Jacob to jest wikary tak zwany. Tak, Jacob to jest ten mądry. On jest mega mądry. Jest mądry, jest najmądrzejszy kurwa na świecie. Właśnie potrzebujemy same najmądrzejsze ludzi. Widzisz małpę? Przy nim to chuj. Nagralibyście TikToka z policjantem? No tak. Ja to bym się w ogóle r***ł na policji. No, to Jacob jest prawie taki k***owy, jak dwie krople wody jesteś, k***a. No dobra, ale to który jest w końcu Jacob? Bo już po kupę... Jedzie. Jaha. A wy to jesteście jakieś nowe motoglindy na myśl? Jakuza? Słuchaj, my nie jesteśmy żadne jakuzy, my jesteśmy k***a młode wilki, ta. Młode wilki? A słyszeliście coś w ogóle o podobno jakichś nowych złodziejach na myśl? Złodziejach? Nie. Piętrzają się podobno do chałup ludzi, zabierają rzeczy z szafy. Słyszałem, no jest taki, no są tacy jedni. To ja nic o tym nie wiem. Ja też nic o tym nie wiem. Ja nic o tym nie wiem. Ja też nic o tym nie wiem. Jacob chyba będzie wiedział więcej, wiecie, bo on jest mądry, kurwa, mniej więcej. Zaraz przyjedzie, będzie mądrował. Ale skuteczni są, 3 mieszkania opi***li, pojebani ludzie. Słuchajcie, a w sumie jak jest na stylu, to może byśmy zorganizowali jakiś bunt na myśle, co? Byśmy zrobili wielki przemarsz. Przemarsz? Ale to byśmy musieli napaść na bazę wojskową, podpalić sprzęt i zrobić od razu ten... A to aż takie zamieszki? Paradę, kurwa, wojskową. I nowe wybory na prezydenta, tak, zrób nowe wybory na prezydenta. Trzymajmy Dima do tego. O, jest mądry. Właśnie, jest mądry. Trzeba zrobić, żeby Michała prezydenta miasta. Ja. To jest świetna bazada. To jest człowiek idealny dla was, popatrzcie tylko na niego. Jacob, umiesz hakować flekę? No on wszystko umie. Bo tu, tam jest z tyłu koleżanka i ona by bardzo chciała zobaczyć, jak ty hakujesz, bo ona szuka generalnie dobrego hakera. No wiadomo. No to wy macie Jacoba wikarego. A tam przed tobą to i mąż. Nie chce mi się tak szczerze. To nie jest kwestia, czy się chce, czy się nie chce. To trzeba. Oho, nie na drodze, nie na drodze. Przyjechał. Nie na drodze. To co, w końcu to jestem już tym hakerem? Proszę, bo ja... Jacob jedzie i tyle. Jacob jedzie i przegłosowany. Jakbym nie miał meczu, to ja bym pojechał z wami. Ja też. To będzie napad stulecia, słuchajcie. Nie dokonał tak zaawansowanego napadu jak my, jak my dokonamy. Jacob, Chmielarz mówi, że daje 75% tego, puli całego łupu dla dobra, hakera. Dobra, pojadę, ale wyrok przyjmujesz na siebie w razie czego, on się na siebie rozpierdala. Jak spłacisz ten wyrok, słuchajcie, ja na pewno nie chcę dać się złapać, bo ja mam ustawione za pół godziny mniej więcej rzucanie mentosów, więc mnie to nie obchodzi. Wytłumacz mu Chmielarz jeszcze raz plan, taki kłócony. Jaki plan? Ten szybki plan. No co, jedziemy na szwalnię, rozrysujemy plan, plan ucieczki, plan napadowy. Wjeżdżamy tam jakimś gazem pieprzowym poprzykamy, my będziemy mieć maski tlenowe, będziemy mieć te zestawy do nurkowania, 15 różnych samochodów na różne zastawki. Będziemy spieprzać tunelami, tam w tunelach już są dogadane chłopaki, które wyglądają identycznie jak my. My się po prostu dołączymy do nich, ruszymy się na dwie inne strony i policja w ogóle się nie skupa, kto, w którą poszło. No, to jest księdza. Ja mam jeszcze pytanie, którą flekę? Chyba na GOH. No, GOH to jest luz. No, to a czemu uciekacie? Tym tutaj, Buffalo? Nie mogę, bo ja mam. Tak, Buffalo, to jest okej, czy nie? Księdzu razem z nami męskro, więc nie da rady. Ty nic w życiu nie robisz, k***a. Przy okazji trochę pieniędzy podrobisz sobie. A tak swoją drogą, jak tam mecze w ogóle? Ile już rozegraliście? Ile wygraliśmy? No, ile w ogóle rozegraliście mecze? No, na razie dwa, a teraz będziemy grali trzeci. I co, dwa wygraliście?
Tak. No. Okej. Okay. I ile mam jeszcze tych meczów zostało? Właśnie, w ogóle drużyna przegrana miała tutaj 30 tysięcy, został. No, bo to do końca ligi musisz rozegrać wszystkie mecze jakby i wtedy dostajesz. Musisz z nami jeszcze zagrać. Tak, my mamy dzisiaj trzeci mecz i zostaje wtedy ile? Dwa mecze albo trzy? No nie, no bo łącznie jest sześć, a już dwa rozegraliśmy. Chyba dwa. To może zagramy. A wtedy zostaje albo dwa, albo trzy. Okej. Chcemy zagrać. Wy też musicie zagrać mecz. Z kim wy macie mecz? Muszę zadzwonić do Ronaldinho. Właśnie, gdzie ten Ronaldinho? No właśnie, Ronaldinho nie składzie. Znowu baluje. Dobra, Jacob, pomóż im zrobić ten napad. Musisz ich pokierować jako haker. I później jak będą uciekali, to musisz się dostosować do planu ucieczki, stary. Dobra, ale jak mi spłacicie wyrok, który ewentualnie dostanę, mogę jechać. Dobra, za tego wyroku nie będzie. Jacob, to nie jest że jak mi spłacicie, dostajesz polecenie i jedziesz z chłopakami na robotę. O właśnie tego. Tego. Jedziesz z nami na robotę, ku masz tocha. No. Ciągnij go, chmiarz do samochodu. Dawaj, Rzeko. Dobra tam, jedziesz, Rzeko. Dawaj z nami. I to bierzmy na ręce. Ona tam dzwoni. Dobra, to dzięki chłopaki. Na pewno się wam sprawy, radzi, sposób odwiedzę. Na razie. Miło było cię znać, Jacob. Weź po stół, co tam na ten? Co to jest, Jacob? Jacob może zagrać u nich. Ty, a ty już wróciłeś? Bez kitu. Nie robią. Czemu? Bo ktoś robił. A, Jacob, idź do nich zagraj. Nie jesteś żadnej drużynie. Mógłbym, nie wiem, w sumie. Dawaj, będziemy ci kibicować. Gramy. Gramy? Tak. Gracie, chłopaki, gracie. Bo Ilu na ilu gramy? No, 6. 6 na 6? 5 na 5. Jakie 5 na 5? 5 na 5. Macie problem, kurwa, to grać. Znajdźcie sobie regulami. Nie gramy, kurwa, 5, no takie są zasady, no. Nie, można obniżyć, ale nie trzeba, kurwa. Ale nie, ostatnio Wade kazał obniżać. A co Wade interesuje? Wade interesuje. Gracie w 5, albo jesteście frajery, kurwa, krótka piła. A, frajery, ty poważ na swoją brodę, ty. Wyglądasz, kurwa, jak Dewadziak jakiś rozsany. Człowieku, co ty pisz? Pani będzie do meczu. Rozsany, to ty masz oczy na dwie strony, frajerze. Ty się, kurwa, pultasz. Ryja, to ci zamknął stary, kurwa. Co ty mi będziesz tu rozsadziłem, czy co? Rozkłę ci zaraz czaszkę, o podłogę i się skończy dzień dziecka. On jest groźny, ludzie! Po policji dzwońcie po pały. Ja z tego coś normalnie. Najpierw przesyła 5 zł. Obniżyliśmy, wiesz? Jakieś te wasze obniżki, promocje Lidl. Dobra, to kto siada? Bo ja, ty mogę, ja mogę ktoś inny, bo ja. Dobra, będziemy się zmieniali co połowę. Na razie Dima na atak, księdzu na ławkę i potem będziemy zamieniali. Węsza to ci zaraz, stary, wiesz co? Za Kireja. No i masz za potem meczu. Załymy, k***a. Szadek. Twój głos. Ale mega k***a. Zajebioza, dawaj żółty ruch, kupę! Właśnie tak! Patrz was, frajerzy! 5-1 w pierwszej połowie, spalony, sprawdzimy później. Tymi papierami. Ja nie wiem, ty ma ping, przecież no. Obronione! Obronione. Ty wejdź, jesteś roz... Czy o chuj chodzi, kurwa? Nie wiem, dali sędziego, sędziemu, kurwa, jakiemuś z***owi, kurwa. Kurwa. Matki nie wołaj, śmierny. Twoją wołam, cicho, kurwa, brudasie. Rozdalam go, wpierdam mu forseka, przysięgam. Sobie pogadamy po meczu teraz, ty, kurwa. Serio, dzwońcie już po pały, ludzie, kurwa. Chleba, kurwa, psie. Dawaj, lecimy. I ma CK, a wy, CK ja mam wyjebane. Nie chcę pierdolam, kurwa, co on. Szczególnie, że się właśnie połowa skończyła. Dima wraca. No nie wiem. Powiedz, czemu ty jesteś za drugą połową? Obronione to było, ale nie wiem, Wade też jest ślepą k***ą. Za tobą, Dima. Matej. 3-1. Do tego przodu za inną. Która to jest? Pierwsza czy druga połowa? Dobra, ja jestem zbrojony. To jedziemy stąd. Kroje można sobie ich wyzywałem. Widzę, że ktoś o takie tam powiedz jak ja. No ja to sobie powiedziałem. Powiem, tak, oni są wszyscy to za***, nie? Stary mi już tak gul chodził, ja mówię, że zaraz go gaszę, nie? No ale ja mówię koniec połowy, a oni się plują do mnie i wiadomo o co. No to co, plan jest prosty, tak? No i co, mam pytanie. Już wiecie, czemu ich wyzywałem? Nie, dziwię ci się. Dostać do tego szybciej niż ja, więc masz rację. Macie ten? Muzyki? Ja i amunicję? Mam. Ja nie mam. No jak nie, jak rozdałem 5. Ja musiałem. No ta, ale jego nie było tu. No co już tego. No ale jesteś powyżej 5. Dobra, jedziemy po motocykle. Martin SMS. Ja nie będę wjeżdżał w śmietany, ja wjeżdżam w te k***bane w brodach. Ja z śmietaną mogę k***tamę przybić, k***a. Ja już mam w***ane w ten konwój. Ja idę rozp***ć tego jednego c***a. No,
nie do końca. Czym jeżdżą te k***e? Oni? Już będziemy, się... Ja będziemy wiedzieli, ja będę wiedział, będziemy. Zielona fura na przykład sportowa taka, na pewno. LG, czarne... Światła wygaście. Oni tam będą, czarne LG... Ale na Black Moonie to oni będą stali w 40, k***a. No. Szukamy z tych samochodów i nie wjeżdżamy, k***a, od razu na dzień dobry. Tylko tam no krzyknijcie, tak, k***a, dzień dobry, czy pane, jedziemy. No to pomogę. Jedna osoba prowadzi. Jedziemy. No, jedziemy. Tylko takim wiesz, konwojem. Jak tam nie ma tej brudki, to f***nik, jakby do nich nie prójcie. My szukamy kurwa konkretnego sp***. Nie ma go tam, tą brodę widać kurwa z kilometra, człowieku, to nie są oni. Ale oni nie mają tej brody. Nie chodzą na to sobie ma piłkę tylko, nie? A to kurwa, to jak oni wyglądają bez tego? No to samochodu szukamy. To szukamy kurwa samochodu. Samochody jakieś tam stały, ale to raczej w Broku i Francuz tam są. No nie. Mogą być, nie? Dobra, jak ja się przyjadę tam się koło Black Moona i zobaczę, czy ktoś tam jest. Jedziemy wszyscy. Stary, mi się wydaje, że oni już pochowani na drugim końcu. Dobra, jeździmy, rozglądamy. Może rozdzielmy się na grupy i kontaktujmy się. Nie, a jeden... Nie ogólnie Zeng chciał kupić komodę. Jakby założyć inne konta na Twitterze. No i teraz pojedzie sprzedawać komodę. No rzeczywiście, zajebisty pomysł, jeździcie za mną. Dobra, kto wie jak... Dobra, Molly wie jak wygląda ten śmieć. Co jest? Powiedz mi, jak wygląda ten kas pierdolony, który się szczekał na boisku? Ten z boiska? Ta. No to takie jakby warkoczyki, takie dwa z przodu, jakby zaczesane do tyłu, if you know what I mean. A czym jeździ? On nie ma jakby swojej fury, no i co, tatuaże na ryju i tak dalej. A, czyli to gówno jebane nie ma z tego samochodu nawet, ta? Ale on tu stoi, nie zna ci chyba fury. On jest na boisku? Jest. Dobra. Ale to my konkretnego szukamy. Ta zielona fura, to jest Zeyna, na Altoro. Ale Molly mówi, że on jest na boisku. To jedziemy boisku. Auto sobie? No nie, no powiedziała, że on tu stoi. Ale może chodziło o jej samochód. No ale zaraz się dowiem, dobra, no whatever. Ja wiem o tym, k***a. Gdzie? To skończ się, k***a, takie ploty prowadzić do k***a, wy później... Pojechali. Gdzie jest ten zielony, k***a, pierdolony? Nie, ale, czekaj, ten zielony? To chyba tam. Czekaj, o kogo ci chodzi teraz? Chodzi o tego od nas? Tego, co jak dziewczynka brzmi. Tego, co brzmi, jakby mu stary, k***a, ja mi migdały uszkodził. Myślałem, że chodzi o naszego. I od razu po was, wiesz, mapa. Czym jeździ? O, nie zauważyłem, stary. Zaraz podam mapę. Dobra, a ty przekaż tej dziś łeb rozpoczynamy razem. Ty, co robisz? Dobra. Jacob powiedział, że dwie fury stoją pod pizzernią. Oni siedzą na pizzerniku, 15 teraz. I dwie fury ich obstawiają. Co, tych idiotów? Tak. Tam jest ta zielona fura, to jest tajna i oni w środku są. Ta ich biało jakaś tam też od nich. A co jakbyśmy im tam wy... i Mołotowa. A ja mam akurat przy albo jeszcze lepiej, że... Dima, wypalisz bombę. No dobra. I cię pozbieramy jakoś. No problem, my friend. Dobra tam. No co, jedziemy na dziurę, bierzemy bombeczkę i rura. Ale nie, bo jak my teraz tam pojedziemy, stary, to oni sobie nagle stąd wyjadą, więc najlepiej, żeby tutaj cztery osoby czekały i stały, a jedna osoba potem pojedzie. Ja nie wiem, obstawa jednego frajera przez 15 osób, który nie wiem, któremu jakiś zarstruny głosowe w dzieciństwie, no ja. Kto ma dostęp do bomby? On ma wysoki głos jak my w tabeli, ty. Normalnie. I oni tak, wsiadają. Nie mam pojęcia, którą furę musimy rozbić, bo to jest najważniejsze. Nie te, które wyjeżdżają, nie? Nie wiadomo, stary. Ta zielona jest kurwa pewna, bo to jest kurwa Zeyn, a reszta kurwa wiem czym jeździ. Jedziesz zielona, dobra, wpierdamy się w to. Lecę do góry. Dobra, zwijamy. Jeden, drugi leży, dwóch leży z tej góry. Wyciąga dziś. Jeszcze kolejna fura była. Nie. Jeszcze jedna fura była, biała. Ja rozwaliłem go, tam był chyba, wiesz, ale nie wiem, podejdźmy tam. Każdy bierze po jednej tej k***e. Wy się k***e nie wiecie, co wpierdolicie, k***e, broniąc tego śmiecia. Ale się k***e dowiecie za chwilę. Każdego z nich na motocykl, k***e. Po kolei. Tamtego zostawcie, tamten k***e nie ma z nim wspólnego. Nie, wszystkich bierzecie, k***e. Nie ma, że ktoś nie ma czegoś wspólnego. Dobra, jadę. Każda k***a ma być na motocyklu. Gdzie ich bierzemy? Jedziemy za mną. Policja chyba jedzie. Kogo mam na rękach? Przedstaw się. Ja nie wiesz, kogo masz? Nie wiem, kogo mam, no. Zaraz się dowiem. Przecież to żółk. Słyszysz mnie, żółw, czy nie?
To kto jest? Ty, Francuz, kur... Francuz, kurwa, no, odezwi się. Też nieprzytomny. A gdzie reszta? Ja się z nimi... Z nimi, kurwa, każdym po kolei mogę się bić z klasą, ale na chuj bronią, kurwa, tej małej p***y. O, jeszcze... Kto to jest? Znana zielona potrawa, bro. Zielona, słyszycie? Mhm. Jako jedyna, przekaż żółwiowi, kurwa, jak się obudzi, że z wami możemy się tłuc, kurwa, z klasą, ale tą małą, kurwa, dopóki nie dorwę tego śmiecia na boisku, który się odważył znieważyć moją mamusię, to go to odpuszczę. Nie brońcie go, ostrzegam was. Nie brońcie tej kurwy. Możemy wejść w normalny konflikt, ale jak będziecie bronić tej k***ki, to nie będzie normalnie. Nie będzie normalnie, w ogóle nie będzie normalnie. Słyszysz mnie, żółw? Nie broń tej kurwy wykastrowanej, bo ona musi zdechnąć. Ona dotknęła mi mamusi. Mamusi? Mamusi. Ja tu mamusi. I ja z wami mogę walczyć, ale z klasą, nie k***k teraz. Dobra. Nie brońcie tej k***wy, bo ta k***a, która to obok leży, to też powinna zdechnąć, ale jej k***a nie zabije. Chyba że będzie biegała k***a i będzie broniła tej małej k***a, to ich wszystkich k***a wypnę w pień. Ja go k***a tworzę tego k***a śmiecia p***a i sprawdzę k***a, czy mu ktoś migdałów czasem p***a przeorał. Bo to k***a niepoważne jest. Wsiadamy, jedziemy. Wezwijcie im k***a pogotowie, czy co, i jedziemy. I wy chłopaki, kurwa, mamusi, nikomu nie obrażajcie, bo was wystawię i was zastrzelą, też. 1 hour later. Jedziemy ten, jedziemy pojeździć, w razie gdyby się coś działo, to zrzucamy siarę z motocykla i wjeżdżamy my, a jak w nas wiadomo, to unlucky, no kurwa. To nasi czy nie nasi, bo już nie wiem. To nie są nasi. Zjechałem się na autostradę na dół. Potrzebuję pomocy. A do kogo on to powiedział? Leży. O nie. Dobra, git. Jedź. Daj mu im kaski i maski. Mają. Weź ten niebieski, ogarnij tego Dapi, tamtym się zajmie. I opatrzcie ich od razu, jak macie, tak jak możecie. Daj tego, bo... To jest Blueface? Blueface, no kurwa, jak myślisz? Ty byłeś dla mnie w porządku i tak dalej, więc ja ciebie ogarnię. Daj mi mu maskę temu Dapi, twojemu. Ten, kto to jest? To jest Blueface. Nie wiem, ja nie znam ich, chłopie. No, ja też nie znam, ja znam tylko Blueface i Dimy. Halo, gościu, halo. Imię, nazwisko, bądź ksywa, nie wiem. Jacob, Molly? Być może. Być może? Myślę, zebrałeś 100 tysięcy dla nas już, czy jeszcze nie? Nie. Kiedy zbierzesz? Myślisz, że to takie łatwe? Ja nie wiem, czy łatwo, no ja się pytam tylko, zapytałem się, kiedy zbierzesz. No, tak jak było gadane. Do niedzieli masz czas, jak coś. Jak nie, to będzie jeszcze więcej. Halo, słyszymy się? Daj mi mu maskę. Dobra, będzie git. Zabezpieczyłem, co mogłem, więcej dobra. Nie pomaga. Jak ja bo do mnie Gracek dzwoni, debil, niech sobie... Dobra, to jest małpa, tak? Małpa. Czy jesteś? Pogadamy, czy nie pogadamy? O czym ty chcesz, k***a, ze mną, człowieku, gadać? No ja chcę pogadać o tym, bo chcę w ogóle biw, k***a, jakiś sp*** wzięty. To się, k***a, zastanów, się... zobacz sobie wara, k***a, z meczu i się dowiedz. Ale no to... Że tylko, że jak coś, to w naszym przypadku to było wszystko wzięte dla beki. W ramach sportu. Mam w twój sport. Tyle mam ci do powiedzenia. Tak, to nie jest tak, że tego pierwszy k***a zacząłeś wyzywać? Słuchaj, się wydaje, że tak, słuchaj, bo... zobacz sobie wara z meczu i się k***a zastanów. Dobrze, zobaczę. Gdzie jest dostępny? Z tego co pamiętam było... Gdzie? Co ty zadajesz mi za głupie pytania, człowieku? Czekaj, cicho. Czyli sędzia ma, no dobrze, no było tak od razu mówić. Cicho, Wary, czekaj. Weź się tego człowieka wiem. Ode mnie, k***a, bo mdleje na sam... Jak go słyszę, to mdleje, przysięgam, jak dobrze, go słyszę, to mdleje. Dobrze, daj mi powiedzieć. Zabierz to dziecko stąd, meczu, proszę cię. Z tego co wiem, na początku meczu, z tego co wiem, były śmiechy, chichy, k***a, nikt miał do siebie problemu. Myślę, że on to wziął, k***a, bardziej na żarty niż do siebie. Tak samo jak on coś do mnie powiedział, a między wami to kurwa jakaś afera taka, jakbyście się, nie wiem, nienawidzili. Słuchaj, ja nie mam zamiaru tłumaczyć ci, jak wygląda kurwa życie w mieście. No jak nie czaisz, tłumacz, jak nie czaisz, co, tak, jak nie czaisz, co nie tam czaisz. Było kurwa
panie w porządku, to nie jest mój problem. A jak coś, to pierwszy mu matkę zwyzywałeś, no, no nie wiem, no nie w porządku jest dla mnie mówienie, że nie wiem, czyjaś matka jest czy coś, nie wiem, co tam powiedziałem było, wszystko, co chciałem ci powiedzieć. To w takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Pamiętaj, że ty nie jesteś panem tego miasta. No to wiadomo, kurwa, wiadomo. Nigdy nie był. Akurat jak pojechaliśmy zjeść. Akurat jak odłożyliśmy muzyki. Tak, ale kurwa, byliśmy nie fart w czasie, pojebane.